Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Przebywanie z Bogiem, więź z Nim, może człowiek nie odbierać jako wyróżnienia, wyjątkowego daru. Chcemy tego, co Bóg może dać. I bardziej potrzebujemy niekiedy darów Bożych niż Boga samego. Nie wiemy, kim jest dla nas Bóg, jeśli w jakimś momencie życia nie odejdziemy od Niego, jak syn marnotrawny od ojca. Niezwykłe jest to, że ojciec nie zatrzymuje syna. Chcesz odejść? Odejdź. Chcesz wziąć część majątku? Weź. Bardzo proszę. Odejścia od Chrystusa mogą człowieka nauczyć rozwagi w podejmowaniu decyzji. Człowiek staje się mądrzejszy, gdy zbłądzi i uzna swój problem, uzna swoją winę. Ewangelia mówi, że młodszy syn zabrał wszystko. Nie miał jeszcze silnego doświadczenia miłości ojca, dlatego jego wszystko mieściło się w kufrach i pieniądzach. Kiedy człowiek nie ma w sobie doświadczenia miłości Boga, gdy Pan nie jest dla niego wszystkim, wówczas bardzo ceni sobie to, co widzi, słyszy, dotyka, smakuje. Ceni sobie wartość tego świata, to, co może otrzymać od człowieka, od ludzi. Poznanie miłości Ojca
wprowadza w zmianę myślenia, zmianę widzenia i wartościowania. Kiedy człowiek żyje rozrzutnie, traci nie tylko majątek, ale i godność osobistą, wartości ducha, to, co otrzymał od swojego Ojca. W oddaleniu od Ojca, zobaczmy, ten syn, on żyje niemądrze, nierozważnie, głupio. W oddaleniu od Ojca traci majątek, który otrzymał. Gdy oddalamy się od Boga, tracimy to, co otrzymaliśmy od Niego. Stajemy się ludźmi nieczystymi, poniżonymi. To jest największy problem. Tam, gdzie nie ma czystości, człowiek pozbawia się Boga, odrzuca Boga. W poniżeniu, w doświadczeniu własnej nieczystości możemy też odkryć, że jesteśmy kochani przez Ojca. I taki sposób życia, rozrzutny, bez troski, sprowadza z czasem na człowieka różne głody. To głód, niedostatek w doświadczaniu szacunku sprawia, że młodszy syn może przestać również siebie szanować. On skłania do nieczystości, do złej żądzy i chciwości ten grzech. I będąc upokorzonym, głodnym, nieczystym, zaczyna myśleć nie tyle na pierwszym miejscu o Ojcu, ile najpierw o chlebie. Myśli o tym, co otrzymał od Ojca, a teraz utracił. Głody żyjące w człowieku mogą odwracać go od Boga. Człowiek, tracąc to, co otrzymał od Jezusa, bierze to, co daje świat, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę. Głody te pokazują, czym on żył lub czym żyje w swoim sercu. Głody przypominają też, że jest ktoś, kto nie odwrócił się do mnie plecami, kto czeka, wygląda za mną. Skruszone serce człowieka chce powrócić do tego, co roztrwoniło, ponieważ nie ceniło sobie życia w domu Ojca. Skrucha człowieka otwiera go na doświadczenie obdarowania przez Ojca, na widzenie hojności, której wcześniej nie widział, ponieważ go nie kochał. Ci, którzy nie kochają, nie widzą miłości innych do siebie. Ci, którzy nie kochają, tak jak w małżeństwie, mąż odchodzi od żony, żona od męża. Jeżeli nie kocham Pana Boga, to bardzo łatwo odchodzę od życia sakramentalnego. No przecież trzeba by powiedzieć jasno, że ci wszyscy, którzy mogą przyjść na niedzielną Eucharystię, a nie przychodzą, nie kochają Boga. To brzmi dramatycznie, ale prawdziwie. I trudno tam mówić o wierze, o żywej wierze, o jakiejkolwiek wierze. Ojciec wzruszył się. Jak możemy sobie dopowiedzieć, wzruszony był i syn. Relacja, dobra relacja z Bogiem wymaga między innymi wzruszenia Jego obecnością, dobrocią, przebaczaniem, wybieganiem naprzeciw, długim całowaniem, hojnością. I to wszystko po to, aby odkryć prawdziwe oblicze Ojca. My pozostawiamy Boga dlatego, że nie znamy, kim On naprawdę jest. My odchodzimy i porzucamy Boga, który nie istnieje, który jest nieprawdziwy. Jedną z najgorszych rzeczy w naszej wierze to jest posiadanie fałszywego obrazu Boga. Skrucha czyni człowieka bogatym. Odsłania przed nim nieznane odczucia głębokiej radości Ojca we mnie, a mojej radości w Ojcu. Niech udziałem naszym w tym czasie Wielkiego Postu stanie się głębokie wzruszenie
jakie przeżywa Bóg, radując się tymi, którzy do Niego wracają. Ten czas postu jest wspaniałym czasem. Mój czas powrotu powinien być wspaniały.